Gość poranka. Agnieszka Milewska, dzień dobry. Dzisiaj do studia przyjechał pan Sławomir Kubiński, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, jak przeczytałam niedawno na stronie internetowej gazety Tygodnik Ciechanowski, szkoła, Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie jest jedną z najnowocześniejszych szkół w regionie. Państwo pozyskali około 700 tysięcy dotacji unijnych w ostatnich latach, ale jak się dowiedziałam przed wejściem do studia, to jest zaledwie cząstka tego, co faktycznie pozyskano, panie dyrektorze. Tak, oczywiście, jeśli chodzi o te projekty unijne, to my w tych projektach unijnych, które realizowaliśmy, to zaczęliśmy w roku 2010 roku. W zasadzie, kiedy zacząłem administrować, być dyrektorem tego zespołu, jeszcze wtedy zespołu szkół budowlanych, prawda, od niedawna zespołu szkół technicznych, no trzeba było postawić właśnie na to szkolnictwo zawodowe. Wiadomo, jak to kiedyś ten zespół miał opinię, w związku z tym trzeba było z tą opinią troszeczkę walczyć, uczniów przybywało. Oczywiście zaczęliśmy robić remonty wewnętrzne, szkoła stawała się coraz ładniejsza, ale cóż z tego, że stawała się coraz ładniejsza, kierunków nam przybywało, a nie było pomocy, w związku z tym zdecydowaliśmy się na wejście i skorzystanie z funduszy unijnych. I tak zaczęliśmy od 2010 roku. Do dzisiaj praktycznie zrealizowaliśmy prawie 5 projektów unijnych i te pieniążki były przeznaczone zarówno na pomocę, jak i na różne zajęcia dydaktyczne, czy też praktyki, również zagraniczne. I dokąd wyjeżdżali uczniowie na praktyki zagraniczne? Na praktyki zagraniczne nasi uczniowie wyjeżdżają do Frankfurtu, gdzie odbywają właśnie staże 3-tygodniowe. Jest to taka bardzo dobra propozycja, bo proszę zwrócić uwagę, że tak jak nam opowiadano w tych Niemczech, bo byliśmy na różnych takich wizytach studyjnych, to dyplom technika jakiego tamkolwiek jest chowany do szuflady przez kursantów tych praktyk, a idąc do pracodawcy pokazują certyfikat właśnie z Niemiec. Ale to oczywiście nie koniec. Póki co udało nam się dwa razy pojechać na te praktyki zagraniczne. W tym roku szkolnym nasza młodzież też wyjeżdża na praktyki zagraniczne. Może teraz w troszeczkę inny to jest program. Wtedy to było Leonardo da Vinci, teraz to jest Erasmus+. W ubiegłym roku szkoła zajęła 31 miejsce w rankingu tygodnika Perspektywy i to jest też coś, czym się państwo bardzo szczycą. No oczywiście, ten wynik to miał na to oczywiście właśnie te pomoce, te inwestycje, bo to nie była tylko inwestycja w pomoce, ale to była też inwestycja w ucznia, bo w ramach tych projektów unijnych zostały zorganizowane różne laboratoria, na przykład laboratorium dla technika ochrony środowiska, geodety, budownictwa, drogownictwa, czy technika energetyki odnawialnej. W związku z tym również pod te pracownie nasza młodzież miała zajęcia zawodowe, również ogólnokształcące. W związku z tym te egzaminy, zarówno maturalne, jak i zawodowe, są coraz wyższe, coraz na lepszym poziomie. W związku z tym też te 31 miejsce to też zasługa tych projektów unijnych, a pod uwagę brana jest matura, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, teraz to egzaminy z danych kwalifikacji, bo teraz to się zdaje egzamin z kwalifikacji i oczywiście dobre miejsca w ogólnopolskich olimpiadach. Mm-hmm. Ale jak to się mówi, przy okazji rzutem na taśmę wyremontowali państwo też salę gimnastyczną. Tak, tutaj dzięki wsparciu zarządowi powiatu, również te projekty unijne, które są realizowane, to dzięki wsparciu właśnie zarządowi powiatu, który wspierał nas, pomagał nam w realizacji tych projektów. No muszę powiedzieć, że zarząd też dba o taki wizerunek zewnętrzny, wewnętrzny szkoły. Zostały nam przekazane pieniążki właśnie na elewację, prawie 380 tysięcy. Z przetargów zaoszczędziliśmy ponad 140 tysięcy i wtedy mogliśmy wyremontować salę. Czyli zarówno elewacja została wyremontowana, jak i sala gimnastyczna. Wizerunek szkoły z zewnątrz jest całkiem inny. Mm-hmm.
to skoro się już wchodzi do takiej nowoczesnej szkoły, to na jakich kierunkach można się u Państwa kształcić i ilu uczniów Państwo mają w tej chwili? W tej chwili mamy około 300 uczniów. Wiadomo, jest w tej chwili niż młodzieży jest coraz mniej, ale to są kierunki atrakcyjne. To są takie kierunki, po których na pewno uczniowie nasi znajdują zatrudnienie. Technik budownictwa, technik drogownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnych, technik geodeta, no i oczywiście w szkołach zasadniczych, monter zabudowy, robót wykończeniowych, budownictwie, monter konstrukcji budowlanych i oczywiście klasy wielozawodowe. W zasadzie każdy nasz uczeń, który tylko chce pracować, na pewno to zatrudnienie dostanie. Czyli praca gwarantowana jest po ukończeniu szkoły? Oczywiście przyjeżdżają do nas firmy, na przykład z OAT-u, prawda, jest to taka firma polsko-niemiecka i chętnie chcą zatrudnić naszych absolwentów. Rozmawiałem ostatnio z panem Józefem Borkowskim, który mówił, że są bardzo duże pieniądze na drogi. W związku z tym też będzie duże zatrudnienie, jeśli chodzi o drogownictwo. Mm-hmm. A uczniowie chętnie się uczą, chętnie wybierają ten kierunek? Czy trzeba, bo ja chciałabym zadać jedno pytanie dotyczące wyższości szkolnictwa zawodowego nad ogólnym. Jeśli chodzi o szkolnictwo... Tylko się pan dyrektor uśmiechnął. Jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, na pewno trzeba się więcej uczyć, bo oprócz przedmiotów ogólnokształcących są również przedmioty zawodowe. A te przedmioty zawodowe są realizowane w formie praktycznej, jak i teoretycznej. Tutaj muszę się pochwalić, że nasi uczniowie, nasi absolwenci, idąc teraz do szkół technicznych wyższych, nie muszą już się uczyć AutoCada, jak to kiedyś było, że szli na politechniki i wtedy dopiero poznawali, jak ten AutoCAD wygląda, jak się z nim pracuje, czy kosztorysowania typu Norma. Takie programy mamy, takie licencje mamy, w związku z tym bardzo dobrze nasi uczniowie w tych programach operują. A oczywiście wracając do pytania, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o licea, prawda, gdzie jest tylko też szkolnictwo ogólnokształcące, no jest oczywiście łatwiej. Tam zdaje się tylko jeden egzamin, maturę, którą wystarczy zdać na 30%, prawda? Egzamin zawodowy, czyli egzamin z kwalifikacji w tej chwili jest trudniejszy. Teraz to mogę robić w całym cyklu. Dwie czy trzy egzaminy z kwalifikacji. I żeby uzyskać to z części teoretycznej, trzeba mieć 50%, z części praktycznej 75%. To nie można to porównać do matury. Mm-hmm. Czy ta szkoła w ogóle ma jakieś wady? Nie. Wady na pewno się nie znajdą. Ale myślę, że to ocenić z zewnątrz, prawda? Ja widzę same zalety. Uczniowie przychodzą, mają bardzo dobre wyposażenie, tylko kwestia, żeby się uczyli i chcieli się uczyć i chcieli pracować w tych wymarzonych przez siebie zawodach, a na pewno będą mieli zatrudnienie. Praca czeka. Mm-hmm. Dziękuję panu bardzo za wizytę w studio. Pan Sławomir Kubiński, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie, był dzisiaj gościem poranka. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Gość poranka.